Jeśli mam coś opowiedzieć o sobie, to musiałbym zacząć od tego właśnie, że już w latach szkolnych, lata 70., 70., 69., to była wędrówka w szkole z młodzieżą, ja jako uczeń. Natomiast później, będąc już nauczycielem, organizowałem dużo obozów wędrownych. Czyli co to jest obóz wędrowny? Obóz wędrowny to jest to, że się wędruje z młodzieżą. Wszystkie moje obozy zawsze były wędrowne, czyli wymagały coś od młodzieży. Wędrowaliśmy pieszo. Bardzo dużo było obozów wędrownych pieszych. Czyli namioty, plecaki, cały sprzęt na plecy i wędrówka. Co 2-3 dni od jeziora do jeziora, obóz rozbity i tak się mieszkało. Zrobiliśmy obóz wędrowny na Mazury, gdzie mieliśmy 20 rowerów. Oczywiście te rowery były szkolne. W szkole, w internacie nam wykupiono. Wykupiliśmy 20 rowerów i z młodzieżą pojechaliśmy na Mazury. Wędrowaliśmy 2 tygodnie od jeziora do jeziora z całym sprzętem. Następny był wyjazd, obóz wędrowny po Bieszczadach. Wędrowaliśmy całe Bieszczady, przeszliśmy pieszo. Oczywiście pamiętać trzeba, że to były warunki inne. W tym czasie, jak na przykład w Bieszczadach było wyżywienie na kartki. Więc ja pieniążki miałem. Oczywiście to nie było tak jak dzisiaj bankomaty czy coś, tylko miałem książeczkę PKO w kieszeni i pobierałem sobie z konta, jak gdzieś pocztę znalazłem, dobrze to było. A młodzież, wyżywienie było w ten sposób, wszystkie takie obozy były, że obiady jedliśmy gdzieś tam po restauracjach, natomiast kolacje, śniadania młodzież sama sobie przygotowała. Czyli zawsze był dyżurni i mieli robić zakupy, chleb smarowany i zasada była jedna, że po takiej kolacji, po śniadaniu zawsze musiało zostać jeszcze parę kanapek. To znaczy ja wiedziałem, że wszyscy się najedli, że nikomu nie zabrakło. Były też obozy wędrowne zimowe. Każdą jedną ferię zimową wyjeżdżaliśmy w góry. I teraz możecie wyobrazić Państwo, tak na wstępie tylko szybciutko powiem, mieszkaliśmy u babci i to co roku. Babcia miała w Sobieszowie na ulicy Młyńskiej 17. Babcia miała 2 pokoje. Te pokoje były starego wyposażone w kryształy, nie kryształy, możecie sobie wyobrazić pokój babci dawnych czasów i tam na materacy mieliśmy ze sobą, kładliśmy na podłogę, w jednym pokoju spały dziewczynki, w drugim pokoju chłopcy, a na korytarzu była duża miska, gdzie się umyliśmy. Kolacje, śniadanie to babcia w kuchni szykowała oczywiście z dyżurnymi. Po śniadaniu wyjeżdżaliśmy w góry i byliśmy cały dzień w górach i tam jedliśmy obiad. Na kolację znów się zjeżdżało i tak 2 tygodnie, rok w roku wyjeżdżaliśmy właśnie na te ferie zimowe. Też muszę wspomnieć tutaj, że był bardzo dobry obóz jeden wędrowny, to dobrze sobie go wspominam, ciągnikiem. Mieliśmy szkolny ciągnik z warsztatów szkolnych ze zespołu szkół zawodowych. Bonanzę pożyczyliśmy z PGR-u. Bonanza to jest taka przyczepa osobowa do przewozu pracowników w PGR-ze na polach. Niektórzy pamiętają jeszcze tą przyczepę Bonanzę. Z tyłu mieliśmy przyczepkę z klubu naszych wodniaków. Pożyczyliśmy 2 kajaki i 2 kajaki. Ten cały transport, czy ten cały zestaw miał 22 metry długości, ciągnik, przyczepa i te kajaki rozłożone oczywiście na przyczepce. I tak wędrowaliśmy od miejsca do miejsca. Pamiętam, że w Łagowie, gdzieś mieliśmy podjechać, to nie tylko nasza młodzież, ale jeszcze i z boku turyści pomagali nam wepchnąć się na górę, żeby tym ciągnikiem tam wcisnąć się na nasze miejsce. I tak wędrowaliśmy od jeziora do jeziora. Też drugi taki odważny, na dzisiejsze czasy bardzo odważny obóz wędrowny to motorami. W roku 73 wtedy nie było jeszcze zachodnich motorów żadnych. Mieliśmy tylko WFM-ki, WS-ki, Jawy, SKL-ki, CZ-y. To są te, nawet nie wiem, czy CZ-a nawet była w tym czasie. I tymi motorami 11 motorów, 22 osób, bo z plecakami, czyli chłopcy mieli dziewczyny. Ci chłopcy to byli wszyscy klasa trzecia, czyli ci, co dopiero zrobili prawo jazdy, świeżo prawo jazdy. Te motory to były pożyczone od braci i od rodziców. I pojechaliśmy aż w Lubelskie, czyli wędrowaliśmy całą Polskę i z namiotami, ze śpiworem, ze wszystkimśmy tak jechali sobie od niego. To było też wyczyn,
na tamte czasy, dlatego że te motory były awaryjne, więc było bardzo dużo przestoi i remontów i przeglądów, ale żeby tylko dojechać. Czyli to był taki też jeden z odważniejszych tych naszych obozów. Czyli ja tą turystyką cały czas się parałem. Jeszcze muszę też wspomnieć wcześniej, że to moje koleżanki z innych szkół i ja razem dołączałem jako szkoła już średnia, a to były szkoły podstawowe też, chodziliśmy na rajdy piesze. Rajd pieszy to było, wyglądało to w ten sposób, że się zbierało, przeważnie one były promieniste, czyli schodziliśmy się z różnych stron, na przykład w Bolesławcu. Schodziło się 350 dzieci, młodzieży z różnych stron i noclegi. Wędrowało się po 40 km dziennie, czyli nie tylko, że było mnie ze sobą sprzęt. Oczywiście już namiotów nie mieliśmy, nie brało się, ale brało się śpiwory i swoje rzeczy. Dlatego, że trzeba było te dzieci gdzieś raz wykarmić, a to przeważnie były stołówki w PGR-ach, czyli tam się wykorzystywało to. I teraz sobie wyobraźcie te 350 dzieci położyć spać. A trzeba było, one były zmęczone mocno. I spaliśmy, co dzisiaj to jest niewyobrażalne, spaliśmy w PGR-ach, w stodole na sianie. Czyli w PGR-ze duża stodoła, siano i na te siano wszyscyśmy wchodzili i cała młodzież tam spała. Wkładała się śpiwory i spali. Rano pobudka i znowu mycie koryto. W PGR-ze były takie długie koryta z kranem i tam młodzież tych koryta się myli z ciepłą wodą bieżącą, śniadanie i dalej wędrówka. To była wyczyn, gdzie młodzież, ale to była inna też młodzież, bo na przykład dzisiaj ja sobie nie wyobrażam puścić młodzież na strych, na siano z zapałkami, z tymi, co tutaj jest. A kiedyś to się nie brało pod uwagę, tych rzeczy nawet nie istniały. Bardzo dużo spaliśmy po szkołach, czyli nieśmy ze sobą śpiwory młodzież niosła, a szkoła w salach gimnastycznych ścieliło się materace i na tych materacach rozkładaliśmy wszyscy i spaliśmy. Ale to była młodzież do 100 osób. Teraz, czyli to było wszystko, trzeba nakarmić. To nie było żadnej logistyki jak dzisiaj, nikt tam nie był. Nie było telefonów, nie było niczego. To się wędrowało i było dobrze. Pamiętam to właśnie te Bieszczady, gdzie jak były te kartki, ja miałem pełno pieniążku, co wspominałem, ale nie miałem czym dzieci wykarmić. I do dzisiaj jeszcze nieraz wspominają mi uczestnicy tamci, dzisiejszy czasu mówią, że jadło się makaron z drzemem, makaron drzem z makaronem, drzem z ryżem i cały czas leciało się tylko drzem, bo tylko to było, bo nic nie było w sklepach. Pamiętam, szli do miejscowości Wołosate. Byłem pewny, że tam młodzieży już nakarmi jak trzeba. Okazało się, że tam był sklep czynny co drugi dzień. I akurat w tym dniu, kiedy myśmy przyjechali, to sklep był nieczynny. Także on na ten temat tych wszystkich moich wyjazdów i to można opowiadać dzień i noc. Dlatego na tym już skończymy. Ja tylko powiem, że później przerwałem tą wyjazdę z młodzieżą, zająłem się wyjazdem właśnie do Afryki. Spotkaliśmy się właśnie z kolegą świętej pamięci Bogdanem Lisieckim, z Józkiem Sokołowskim i w 1975 roku zaczęliśmy organizować wyjazd do Afryki. Ta organizacja trwała 3 lata, bo to nie było takie proste wyjechać w tamtych czasach. W tamtych czasach do Czechosłowacji czy do Niemiec to trzeba było mieć wizę, żeby wyjechać, a nie mówiąc dopiero gdzieś do krajów zachodnich. Po 3 latach od tułaczki, od, jak to mówią, od okna do okna, od drzwi do drzwi załatwiliśmy, ale pomógł nam ludzi, którzy jeszcze pamiętają, był taki redaktor Badowski, prowadził klub 6 kontynentów w telewizji. On nam dużo pomógł, on nas wsparł i dopiero wtedy ludzie zaczęli uwierzyć, że faktycznie my możemy wyjechać, bo do tej pory nikt w to nie wierzył, że takie coś będzie. Dał nam kamerę, dał nam sprzęt i wysłał nas jako turystów, ale już nie turystyka, a jako wyprawowców, żeby tam mieć konkretne wykonać zadania. Znaleźliśmy samochód. Oczywiście w tamtych czasach nie można było tak pójść kupić samochód. Nikt samochodu ciężarowego prywatnie nie miał. Czyli nikt nie miał Żuka prywatnie, nikt nie miał. To były tylko państwowe. Myśmy taki samochód załatwili w Głogowie, w rejonie dróg publicznych, który był skasowany, był na złom oddany. I myśmy to
ten samochód kupili. Wydział Oświaty kupił nam, sponsorował silnik. Kupiliśmy nowy silnik. Reszta była wyremontowana, odszpachlowana, oklejona. Także nawet jak jechaliśmy nieraz do Warszawy tam na spotkania, to ludzie się dziwili, że my wrócimy. A myśmy tym mieli jechać do Afryki, ale pojechaliśmy. I w 78 roku właśnie w lipcu wyjechaliśmy stąd ze Szpotawy, załadowani. Oczywiście trzeba było dużo opowiadać o tym załadunku, bo on był przeładowany. Trzeba było na pół roku, bo taki był wyjazd, plan, zabrać wyżywienie. Przecież tam nie, w Afryce nie będziemy w tamtych czasach się żywić czy coś. Także tam było tych spraw logistycznych bardzo dużo, nie ma co o nim wspominać. Fakt, że samochód załadowany, zajechaliśmy do Szczecina. W Szczecinie wsiedliśmy na statek. I statkiem, który wcześniej wykupiliśmy, zapłynęliśmy do, przez porty tutaj europejskie do Senegalu, do Dakaru. Tam nas wyładowano, statek popłynął dalej, a my na samochód i wędrówka po Afryce. Oczywiście przejechaliśmy tych kilka krajów, dojechaliśmy do Wybrzeża Kości Słoniowej i tam znów wsiedliśmy na statek i popłynęliśmy tym statkiem jeszcze za równik aż do Gabonu, bo ten statek tam płynął po drewno. No, myśmy z nimi i z nimi wróciliśmy. To opowiadanie znów jest druga rzeka opowiadania, więc na tym chyba skończymy. Przygoda mojego życia, tylko tyle powiem, że to jest przygoda życia. Po powrocie szykowała się już emerytura i w 2000 roku przeszłem na emeryturę i od tego czasu zacząłem bawić się w singla, czyli jeździć samotnie, podróżować większość. Też miałem kolegów, z kolegami jeździliśmy, ale większość samotnie. I tak między innymi właśnie w 2009 roku wyjechałem rowerem załadowanym na drogę Świętego Jakuba. To jest droga, która prowadzi droga pielgrzymująca prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii i wyjechałem tu z swego domu, bo tak chciałem, jak to mówię, spod progu. Wyjechałem do Jakubowa, to jest pod Głogowem, taka mała miejscowość, jest kościół świętego Jakuba. Tam dostałem książeczkę pielgrzyma, gdzie się podbija wszystkie pieczątki po drodze. I z tą książeczką wyruszyłem do Zgorzelca, nocleg i od Zgorzelca przez Niemcy całe wędrowałem do Francji. Dojechałem aż do Francji. Stamtąd już przerwałem ten dalszy wyjazd, bo to już był czas, gdzieś 2 tygodnie jak wędrowałem. Zrobiłem 1250 km i przyjechali po mnie moi synowi i zabrali mnie stamtąd. Sama jazda to była o tyle ciekawa i prosta, dlatego że po drodze są tak zwane refugia, czyli nie ma tam jakichś hoteli, nie ma tam jakichś kampingów czy innych rzeczy, chociaż oczywiście ja ze sobą zawsze miałem namiot i zawsze jak jeżdżę tyle lat, zawsze ze mną namiot jest wędrowny, dlatego jestem niezależny. Namiot, kuchenka, kocher, gaz do tego i to są te rzeczy. I właśnie wtedy jadąc, tam mniej więcej co 30 km tak jest takie odleścia, są tak zwane refugia, czyli to są takie miejsca dla pielgrzymów. Przeważnie one są przy parafiach kościelnych, przy kościołach, ale i nie tylko. Nieraz są i prywatnie o ludzi. Przyjeżdża się tam po ten adres wskazany, dostaje się klucz i wchodzi się do środka, do refugia. Tam jest przygotowane wszystko do spania, do jedzenia, kawa, herbata, koce, śpiwory. Wszystko aż miło spojrzeć. I przeważnie się tam spotyka innych pielgrzymów, ale nieraz jest tak, że się jest i samemu. I potem się płaci. Przeważnie to było tak za moich czasów, tamtych roku, w czasie, bo teraz nie wiem jak tam, jak teraz się zmieniło, ale płaciło się co łaska. Czyli te ileś tam euro rzuciło. O jeśli chodzi o te euro, to wam tylko powiem jedno, że ja nigdy w życiu nie brałem jakiegoś komercyjny. Ja byłem zawsze taki turysta samowystarczalny. Do tego
do tej Francji, pokonałem 1250 km, jak mówiłem, za 80 euro. Czyli wziąłem ze sobą 100 euro, 20 euro jeszcze przywiozłem. 80 euro mnie kosztowało cały ten przejazd, dlatego że tylko płaciłem za refugia, noc, kolację, siadanie sobie szykowałem sam z tych sklepów i w ten sposób wędrowałem z miejsca do miejsca. Tylko mogę wspomnieć tylko jedno takie, że spałem w kościele na chórach. Czyli spało się różnie, w różnych miejscach. Ale akurat te refugio było w starym kościele. Czyli na zachodzie nieczynny kościół stary. Oczywiście on jest cały z ołtarzem żydowskim, ale jest nieczynny. Więc wykorzystuje się on do celów takich turystycznych. Między innymi na chórach po jednej stronie schodów i po drugiej stronie schodów były łazienka, były wszystkie przygotowane strzały do spania. A spało się na łóżkach rozkładanych, które się na chórze spał. I tak w sposób spałem całą noc. Ciekawe, akurat nikogo nie było. Spałem w kościele, przespałem. Były różne to warunki. Ta trasa mnie dowiozła, bo jechałem akurat trasą Wacha. To jest trasa od nas. To jest trasa ta niemiecka. I tam w trasie, w miejscowości ta Wacha, ta trasa się skończyła. Dzisiaj ona na pewno już jest dalej tam przetoczona, ale to były te początki jeszcze, gdzie te szlaki dopiero powstawały. Więc tam się skończyła i stamtąd wędrowałem dalej już według swego planu przez Frankfurt i dalej do Niemiec. Opowiadania jest na kilka nocy, ale tyle, co mogę wspomnieć o swoich tych zajawiach. Teraz, gdy powróciłem z tej Francji, zacząłem jeździć w koło Polski. Chciałem objechać całą Polskę i w ten sposób przyjechałem jeden, oczywiście przez 4 dni, nie jeden ciągiem, nie jednym dniem, nie jednym przejazdem. Wyjechałem ze Szprotawy przez granicę zachodnią, szlakiem europejskim, oczywiście rowerowym, do Świnoujścia, ze Świnoujścia do Gdańska i pociągiem do domu. Następny rok znów wyjechałem na trasę z Krakowa do Gdańska, aż znowu wzdłuż Wisły. Był wtedy taki mocny, głośno okrzyczany prezydent Komorowski, to obiecał, że zrobi szlak rowerowy wałami Wisły. I oczywiście, jak ja jechałem, to kilka odcinków było już zrobionych na tych walach. To była dobra trasa. Zrobiłem też wtedy coś ponad 1200 km wzdłuż Wisły. O tyle ciekawa, że wszystkie te, przepraszam, wszystkie miasta, ciekawe miasta, duże, historyczne miasta są właśnie nad Wisłą. Nie będę tutaj wymieniał całe po kolei, ale dzięki temu odwiedziłem te wszystkie miasta, miałem okazję zobaczyć. A następnie dowiedziałem się o szlaku Green Velo. Green Velo to jest szlak taki też, który powstał. Jest to szlak też międzynarodowy, ale nasz w Polsce wzdłuż granicy wschodniej prowadzi. Czyli tutaj od Bieszczad wzdłuż granicy wschodniej, czyli wzdłuż Bugu, aż do Suwałk, do punktu trzech granic. A ostatnio znowu przejechałem też, bo interesowały mnie Kaszuby. Więc też tutaj z domu wyjechałem i przejechałem całą Polskę wzdłuż na Kaszuby i przejechałem przez Kaszuby też do Gdańska. Także wszystkie te kierunki były do Gdańska. I w ten sposób objechałem nie tylko Polskę dookoła, ale i przez centrum. A ostatnią wyjazdem, to już mylę tutaj kolejnością, jak to było w czasie, ale między innymi chciałem mieć zamkniętą szlak Świętego Jakuba. On prowadzi ze Lwowa przez Polskę, Niemcy, Francję do Hiszpanii. Dlatego pojechałem do Przemyśla i z Przemyśla rowerkiem też jechałem. Próbowałem oczywiście, tutaj muszę powiedzieć tylko, że próbowałem jechać tym szlakiem Świętego Jakuba, ale faktycznie on był jeszcze nieprzygotowany i się naciąłem kilka razy. To może pieszo można by było przejść, ale też z problemami, dlatego że wyjeżdżając z Przemyśla dla przykładu, czy wyjeżdżając z innych miast na ten szlak, który był wyznaczony, okazało się, on się kończył. Bo w tym czasie te pola były sprzedawane i
ktoś sobie wykupił tą drogę, którą oni tam wytyczyli, zaorał i normalnie był szlak, ginął na polu. Były szlaki, gdzie trzeba było się przepychać przez jakieś miedzy. Czyli pieszo to można by było jeszcze iść, ale to też nie żadna przyjemność. Natomiast rowerem tego nie dało rady przyjechać. A on był wytyczony, czyli ludzie byli jacyś tam chętni, wyznaczyli te trasy, ale one były nie do prowadzenia. Także tu byłem zawiedziony. Nie było porównania, trasa niemiecka, polska to było nieba a ziemia. Chociaż byłem szczerze muszę przyznać, że byłem przyjmowany, bo i księża mi przyjmowali na noc w swoich plebaniach i w Tarnowie na przykład w zakonie sióstr spałem tam też, nocowałem i przyjęli mnie i nakarmili i dali jeść. Także nie powiem. Chętni ludzie byli, tylko że nie było to jeszcze tak dograne. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. Musiałbym to zweryfikować, jak to jest w dzisiejszych czasach. Dowiedziałem się właśnie, że Arkadiusz Patla ze Szwotawy ze swoją dziewczyną przygotowują wymarsz na tą drogę Świętego Jakuba i właśnie tym szlakiem niemieckim, którym ja jechałem, będą wędrować aż do Santiago de Compostela po tych właśnie trasach. I dlatego ja dojechałem do Francji i jechałem z taką muszlą, bo wędruje się zawsze tą muszlę pokazuje. To jest taki przewodnik pielgrzyma. Każdy pielgrzym taki coś ma. To jest, jakby można powiedzieć, klucz do otwierania wszystkich refugiów, wszystkich przejść. To jest ta pielgrzyma, bo tu jesteś, wtedy jesteś tym pielgrzymem. Ja tą muszlę przekazuję właśnie im. Niech oni tą muszlę doniosą, jeśli dojdą do tego Santiago de Compostela i tam ją poświęcą i mnie wrócą z powrotem ku nazią, żeby miała ona, bynajmniej jak nie ja, to ona pełną drogę. Bo ja nie wiem, czy ja już zdążę to wykonać, mając 75 lat, ale może w przyszłości. I to tą trasę pokonają, to dobrze wrócą. Jeszcze tylko bym mógł wspomnieć o swoim rowerze, bo on faktycznie zasłużył na to wszystkie. Te wszystkie wyjazdy koło Polski, nie tylko, bo jeszcze i wzdłuż Dunaju w Australii. Z synem przyjechaliśmy kudas z Passau w Niemczech do końca tej trasy, czyli do stolicy Austrii. Potem następna trasa, to tym rowerem, to była też kuda właśnie mój ta do Francji, ale też jeszcze i Białoruś, Litwa przyjechane. Czyli ten rower naprawdę zrobił wiele kilometrów ze mną i ja sobie go bardzo mocno cenię. Z tym, że już niedawno mają tą trasę właśnie z Przemyśla do Szwotawy, którą pokonałem 800 km. Wiedziałem, że tam pod Krakowem są wielkie górki. To górki takie, które się ciągną po 5 km w górę i nie dam rady pociągnąć tyle, więc zainteresowałem się tym rowerem elektrycznym i od tej pory mam rower elektryczny. Oczywiście zrobiłem go w własnym zakresie, czyli kupiłem gdzieś tam na Allegro koło przednie z silnikiem, sterownik, gdzieś tam od kogoś odkupiłem baterię i razem to poskładałem i do dzisiaj nim jeżdżę. Mam dwie baterie w bagażniku, w torbach. Jedna 50 km i druga 50 km i w ten sposób jadę około 100 km. I to mnie zmusiło, że już muszę często nocować. Nie tak jak do tej pory nocowałem, bo chcę wam to powiedzieć, że moje noclegi to najczęściej to były w lasach. Czyli na przykład w Niemczech nie wolno spać na dziku. A ja jak spałem bardzo często właśnie, wyjeżdżając, jak już się ciemno robiło, zjeżdżałem do lasu. Tam rozbijałem sobie namiot, kolację robiłem, śniadanie, spałem jak chciał. Nikt mnie nigdy nie przeszkadzał, nic. I taka ta była ta wędrówka w ten sposób. Dlatego tak mówiłem, że było też tanie, jak tam wspominałem. Na tym rowerze musiałem to wszystko ciągnąć ze sobą, mało tego. Później rodzina na imieniny zakupili mi przyczepkę rowerową. I teraz już jeżdżę ostatnie moje wyjazdy. Wszystkie to jest rower z przyczepką, gdzie cały ładunek ładuję do przyczepki. Silnik mi pomaga, bo to jest tylko na wspomaganie. Pomaga mi właśnie na górkach czy na wiatrach. I w ten sposób wędruję. Jest to kochany rower.
I znów tutaj muszę też powiedzieć, dzisiaj każdy, kto chce zaczynać rowerem, chce próbować jazdy rowerem, to zaczyna z górnej półki, czyli rower z górnej półki, spodnie, buty, wszystko z górnej półki. I to się dobre tak jeżdży, bo zawsze to jest inaczej, trwalsze może to jest, ale pojeździ do pół roku i to wszystko stoi w garażu. Ja natomiast rower kupiłem za 150 euro i już jeżdżę nim ponad 10 lat, grubo ponad 10 lat, tysiące kilometrów i bez żadnych jakichś awarii większych, oprócz opon, które wymieniam i łańcuchy, więcej nic nie wymieniane, on cały czas jeździ. Czyli nieważne tutaj jest, no oczywiście materiał i to wszystko, co się zgadza, ale nieważne, chęć jazdy. I na czym polega u mnie ta chęć, że ja siadam na rower i jadę cały dzień. Oczywiście zwiedzam, odpoczywam, jem i inne rzeczy, ale jadę i mam cały dzień przyjemność. Na tym polega to jest, że ja mam przyjemność w kręceniu pedałami. Lubię zwiedzać, więc jadę wolno rowerem, oglądam się w lewo, prawo, spoglądam za bramę, za podwórka i inne wszystkie rzeczy. Spotykam dużo ludzi, dużo znajomych, ale to wszystko się dzieje dlatego, że ja lubię jechać. I każdy się pyta, jak to by się tak chce, a nieraz i temperatury są różne, nie? Ale przeważnie właśnie jak jest też i gorąco. Ale ja lubię pedałować i mogę 12 godzin non-stop pedałować i ja się nie męczę. Mało tego, nigdy nie forsuję, nigdy nie jadę na kilometry. Czyli moja podróż rowerem nie polega, to tak dla innych, nie polega na pokonywaniu ilość kilometrów. Moja podróż polega na jechaniu i nie z tym przyjemność, czyli nigdy nie forsuję, że się męczy, spocę się czy coś. Ja mam rytm swój stały i oddechu rytm stały i sobie spokojnie jadę, cały czas wędruję. Z dnia na dzień śpię w namiocie, gdzieś u kogoś na podwórku, w sadzie, czy gdzieś do lasu, jak jest już ciemno. Także te są warunki różne, ale spotykam też bardzo dużo ludzi. Naprawdę ludzi bardzo miłych, z którymi możemy. Zresztą ja jestem taki, że lubię nawiązywać kontakt z ludźmi i to mi też pomaga. No tutaj jeszcze tylko mogę wspomnieć o tym, że ja całe życie byłem w kierunku podróżowania. Wcześniej jeszcze, przed tym wszystkim było też kajaki. Myśmy mieli tu klub wodniaków w Szklotawie, grupa duża, iśmy robili spływy. Były tak zwane spływy międzynarodowe bobrem. Z Wlenia, czy z Lwówka Śląskiego, z Wlenia, płynęło się do Żagania. I myśmy byli organizatorem, główni organizatorzy, tych sprzęt, czyli zabezpieczaliśmy ten sprzęt. To były to jedne spływy. Potem robiliśmy spływ gruby Wartą. Spływ był też nie Wartą, przepraszam, a na. Oj, Drawą. Bardzo piękny spływ. Oczywiście nas było chyba 11 kolegów i Drawą spływaliśmy całe do Notecia, Notecia aż do Gniezna. Mieliśmy swój samochód ciężarowy oczywiście z plandeką i tam załadowanyśmy wędrowali. Też mieliśmy dużo spływów, które było tutaj ostatnio bobrem i szpotawą. I między innymi teraz w ostatnich czasach zakupiłem sobie ponton 4,5 metra, długi, wąski, z silnikiem spalinowym oczywiście, i z pukami wyposażone, dorobiłem namiot do niego i teraz planuję właśnie trochę popływać już, bo już nie te czasy, nie te, może nie ta energia i dlatego chcę popływać między innymi właśnie tym pontonem, spłynąć Odrą do Noteci, do Warty, Wartą do Noteci i przedostać się dalej. To są moje takie plany teraz na spokojne czasy, na rwanie, czyli jak najwięcej popływać, czyli cały czas coś się dzieje. Oprócz tego oczywiście, nie chwaląc się, jestem w klubie motorowym Motoszpotawa i też wyjeżdżamy co sobota, co niedziela, także życie jest, płynie, emeryturę w 2000 roku dostałem, czyli już 24 lata jestem na emeryturze, więc i nie siedzę, nie czekam na co trzeba czekać. Na tym byśmy skończyli, tylko na koniec chciałbym naprawdę życzyć dla Arkadiusza i jego dziewczyny Natalii, żeby wytrwali, przeszli tą całą trasę, bo naprawdę to jest wielkie zadanie.
ja to rowerem przyjechałem, a oni mają zrobić pieszo. Oby im to się udało i tego im całego serca życzę. I żeby, jeszcze raz pokazuję to, muszę, żeby donieśli ją do końca i mi ją powrócili z powrotem. Powodzenia wam życzę.